Dzisiaj będę robić norweskie lapy, tak zwane pancake'i. Do tego będziemy potrzebować 2 jajka, 1 dl cukru i wszystko razem ocieramy. Jajka mamy już utarte z cukrem. Zaraz będziemy dodawać 300 g mąki, 1,5 łyżeczki sody i 5 dl kefiru. Wszystkie składniki mamy wymieszane. Teraz odstawiamy ciasto na 20 minut do odpoczynku. A dzisiaj za oknem mamy tak. Szaro, buro i ponuro. W tym roku nie ma u mnie za dużo ozdób świątecznych. W tym roku postawiłam na minimalizm. Siedzą sobie 3 mikołajki. Krótka girlanda. W tamtym roku była girlanda na całych schodach, ale w tym roku już mi się nie chce tego robić. Jest tylko taki skromny wieniec. Oj, i tam u góry taki mój wystrój. No dobrze, było trochę akcentu świątecznego. Teraz bierzemy się za smażenie. Zobaczymy, jak mi to będzie wychodzić jedną ręką. Ciasto nam zgęstniało po 20 minutach, właśnie o to chodzi, żeby było gęściejsze. I teraz łyżką siup na patelnię, na średnim ogniu. Ja nie dodaję żadnego tłuszczu. No dobrze, no i teraz sobie postoimy troszkę tutaj przy kuchni, aż do zużycia ciasta. Przewrócimy lekko, bo widzę, że się tworzą bąbelki. A zobaczymy. Okej, trochę za wcześnie. No i tak sobie stoimy i smażymy. Kolejne już skoczyły na patelnię. A ja zawsze tradycyjnie muszę spróbować pierwszego, czy jest w środku upieczony? Jest w środku upieczony. Teraz spróbujemy. Pycha. Ja smażę mniej więcej do takiego koloru. Lubię taki kolor złocisty. Nasze pancake'i z norweskiego przepisu są gotowe. Czekają, aż ktoś przyjdzie i je zje. Ja właściwie jestem na diecie, ale dzisiaj nie mam diety. Jeszcze tylko mała reklama. Te pancake'i są naprawdę bardzo puszyste i sprężyste.